Cześć, witam serdecznie wszystkich moi drodzy. Dzisiaj na stole Kenwood TS50. Taka podpowiedź z mojej strony dla wszystkich, którzy mają problem z tym radiem. Bolączka tych radii to jest, tych transceiverów jest to, bolączką jest to, że radio po jakimś czasie staje się głuche, nie ma odbioru, nie ma nadawania. Wszystkie funkcje działają, ale po prostu radio nie słyszy i nie nadaje. Problem, który tutaj tkwi w tych radiach, to są zimne luty na płytach głównych. Trzeba przelutować w niejednym przypadku całą płytę tutaj PLL generatorów. Tu mamy dwa DDS-y pod tymi metalowymi pudełkami. Te DDS-y też trzeba wylutować. Trzeba je wszystkie przelutować, te procesory, które tam są zawarte, bo inaczej to radio nie ruszy. I jeszcze tutaj mamy dodatkowe VCO tutaj, które składa się z dwóch płytek. One tutaj, ja Wam pokażę to tutaj na schemacie. To jest oznaczone jako IC10, jako układ scalony. Ale powiem Wam, masakra jest totalna, ponieważ to wewnątrz jest, wszystkie elementy są powierzchniowo w tym tutaj generatorku są nanoszone technologią SMD i płytki drukowane są ceramiczne. Moi drodzy, trzeba bardzo, bardzo ostrożnie to przelutowywać. Dla tych, to mówię, którzy tego jeszcze nie robili, a mają taki problem, trzeba te wszystkie trzy płytki wylutować, trzeba to przelutować wszystko na nowo. Całą płytę tą, jak i tą płytę pośredniej częstotliwości też trzeba niestety całą przelutować, w szczególności tutaj filtry pasmowe, które tutaj mamy, one też często zawodzą i trzeba po prostu każdą płytę wyciągnąć i przelutować wszystkie luty zimne. Tych lutów nie widać gołym okiem, trzeba pod mikroskopem, ale profilaktycznie zalecam przelutowanie tego, moi drodzy, żeby nie mieć problemów, bo jest szukania co niemiara. Bardzo, bardzo dużo czasu spędziłem przy tym radiu, żeby je uruchomić. Radio 4 lata leżało nieużywane. Oczywiście logikę tutaj cyfrową też trzeba przelutować wszystko, żeby to miało ręce i nogi. Po prostu no, bez tego to radio nie rusza. Nie rusza, moi drodzy, i taka moja właśnie porada dla Was, dla tych, którzy zaczynają karierę z takim czymś lub mają problem z radiem, a mają odpowiedni sprzęt, można to zrobić samemu.